Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, jeszcze raz o Robercie Mazurku. Dziennikarzu, który pozuje na takiego ostrego dla wszystkich, a faktycznie wspiera i usprawiedliwia dyktatorskie zapędy PiS. Bezpośrednim powodem, dla którego wracam do tej postaci, są dwa wydarzenia. Po pierwsze, mail, w którym wystąpił jako konsultant, doradca jednego z piarowców w sprawie zwolnienia Wojciecha Mana, odradzał ten krok. To mowa była o 2019 roku, o czerwcu. No, dobra zresztą rada, ale dosyć symptomatyczna rola dla dziennikarza. Bycie doradcą doradców premiera wizerunkowych w takich jeszcze sprawach. A to wszystko się łączy z takim programem, który obejrzałem na kanale sportowym Krzysztofa Stanowskiego, Hate Park, z Moniką Jaruzelską, córką generała Wojciecha Jaruzelskiego, gdzie w roli hejtera, i to dosyć dosłownie, wystąpił właśnie Robert Mazurek. I tenże Mazurek tam się zaczął prezentować jako takie sumienie, ktoś, kto późno, bo późno, 30 lat po obaleniu komunizmu, ale domaga się sprawiedliwości w mediach, piętnuje, brylowanie, krytykuje, próbuje zawstydzić Monikę Jaruzelską, której sugeruje, że jej obecność publiczna jest tylko i wyłącznie pochodną tego, że była córką dyktatora, ostatniego dyktatora PRL-u. To takie właśnie katonowe postawa, takiego właśnie pryncypialna, mnie osobiście zestawia się ze ślepotą i przyzwoleniem, i wręcz rozgrzeszaniem i niedostrzeganiem podłości tej władzy. Przy okazji tego maila, w którym Robert Mazurek wystąpił właśnie jako konsultant i doradca dla doradcy Morawieckiego, mecenas Roman Giertych napisał na Twitterze: winą takich dziennikarzy jak Mazurek nie jest to, że mają kumpli na rządowych posadach. Ich winą poważną i ciężką jest banalizacja zła, lekceważenie oczywistych przekrętów i przestępstw PiS, przyrównywanie drobnych wykroczeń z ciężkimi zbrodniami. Symetryzm to współudział. W wypadku Roberta Mazurka to jest więcej, ponieważ jego brat, podobnie zresztą jak on, ja przypomnę, że Robert Mazurek jest człowiekiem, który swoje awanse dziennikarskie otrzymywał z rąk PiS. Najpierw było to za pierwszego rządu PiS-u. Był to program w TVP, dosyć, jakby to dzisiaj powiedziała młodzież, cringe, obciach, Jazda Polska. Ten program wraz z Igorem Zaleskim zrobili, był jednym wielkim niewypałem. Okazało się, że dwóch dobrych dziennikarzy prasowych jest fatalnie, prezentuje się w telewizji w formacie takim, no przynajmniej jak wówczas było z Marszu. No, ale dostali szansę, bo szefem TVP był ich nasz kolega Bronek Wilczyn. Nie ma tym nic złego, że się daje kolegom sprawdzić w biznesie. Natomiast wówczas szefem biura zarządu za Bronka Wilcztajna był właśnie brat Roberta, zresztą też mój kolega Marcin Mazurek. I ja tam zapamiętałem, i to był taki absmak, niesmak, który mnie trochę od tego środowiska wówczas odciągnął, to były odprawy, które właśnie za Bronka Wilcztajna, w tym dla Marcina Mazurka, zostały przyznane. To jest, po 9 miesiącach pracy należało mu się 570 tysięcy złotych. I mówię to, tam zresztą robiłem drobne złośliwości, usłyszałem od Bronka Wilcztajna tekst w stylu, że zobaczymy, jak sam będziesz miał okazję. No więc ponad dwa lata później miałem okazję i myśmy, ekipa, którą
która odziedziczyła te kontrakty, dobrowolnie sama ścięła je tak cztero i sześć i ośmiokrotnie w niektórych wypadkach. Po prostu de facto ograniczając też liczbę osób, którym były przyznawane te odprawy, czyli tak naprawdę dłuższe wypowiedzenia. Natomiast to jest mowa w kontekście tego, jak żywić się przy pomocy władzy i uważać, że nie ma w tym niczego złego. I Robert Mazurek w tej rozmowie stawiał tezę, że Jaruzelski jako dyktator polski się dorobił ogromnych pieniędzy, bo przejął willę w Warszawie. I mnie się właśnie ta kwota, bo tam on miał to, jak to w komunizmie było, to jeszcze nie dość, że nie miał na własność, to miał na wieczyste użytkowanie i dopiero w ostatnich latach życia zamieniał to wieczyste użytkowanie na własność ze stosownymi bonifikatami, które dostawali wszyscy. I mnie się to akurat skojarzyło, bo jestem dosyć dobry w cyferkach, że te 570 tysięcy, które jego brat dostawał z państwowej spółki, ponieważ ich kolega został prezesem i poprzyznawał takie kontrakty, mówię tu o Bronku Wilczanie, to właśnie było tyle, ile ten z kolei dostał bonifikaty z miasta, która zresztą była strasznie krytykowana i atakowana, chociaż takie bonifikaty dostawali wszyscy ci, którzy wykupywali wieczyste użytkowanie, zamieniali na własność. Dygresja, natomiast jeżeli ktoś był dyktatorem 38-milionowego narodu i stawiał mu się zarzut, że dorobił się willi, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę możliwości, to jednak jest to śmieszne, bo to, drodzy Państwo, to jest jakieś, przeliczmy to na jackiś Sasiny i na 70 milionów złotych, które zostały zmarnowane na wybory kopertowe, które nigdy nie zostały, już nie mówimy o dorabianiu się, nie mówimy chociażby o aferze respiratorowej. Właśnie, ale wracając cały czas do Roberta Mazurka. Więc on tu wystąpił właśnie w roli tego katona, takiego właśnie pryncypialnego. Właśnie kompletnie to jest człowiek, który będąc właśnie, no jest jednym z beneficjentów tego systemu, bo ja już tam wyliczałem, że potem poszedł pracować do rzepy. W rzepie widziałem jego osobiście pensję, widziałem jego pensję we Wprost, gdzie pracował na rynku, we Wprost ona wynosiła 6 tysięcy złotych, w Rzeczpospolitej, gdzie były nierynkowe pensje przyznawane przez kumpli z PiS-u, jego pensja wynosiła 25 tysięcy złotych. Ponieważ pracowaliśmy na tym samym rynku i mniej więcej znałem wartość, to mogę powiedzieć, że to była pensja, która nie miała uzasadnienia w rynkowej wartości Roberta Mazurka jako dziennikarza, miała jego wartość po prostu jako w gazecie, w medium, które było polityczne wówczas jako Rzeczpospolita. I to jest coś, co Robert Mazurek kompletnie odrzuca i stara się, i ludzi, którzy mówią na ten temat, starają się zamilczeć, odrzucić. Ja sobie mogę mówić na ten temat. Ja już lata temu dokonałem wyborów towarzyskich, i stać mnie na to, żeby móc mówić prawdę. Stać mnie też na to, żeby powiedzieć, że w 2009 roku, jak na przykład zatrudniałem Rafała Ziemkiewicza, byłem komisarzem politycznym. Co prawda byłem łagodnym komisarzem politycznym. Uważam, że robiłem najmniej polityki pewnie ze wszystkich tych, którzy rządzili mediami publicznymi po 1989 roku, co nie zmienia postaci rzeczy, że byłem komisarzem politycznym i udawanie, że jest inaczej, jak się jest w nominacji polityków, jest po prostu hipokryzją. A ja hipokrytą nie jestem. I jak patrzę po prostu na hipokryzję Mazurka, który stroi się właśnie w rolę tego człowieka, który będzie rozliczał Monikę Jaruzelską z tego, że 30 lat wcześniej jej ojciec był dyktatorem Polski, mnie tu jednak coś uwiera, dlatego że Mazurek jest człowiekiem, który dzisiaj nie dostrzega dyktatury w budowie, nie dostrzega farsy, którą Jarosław Kaczyński zrobił z Trybunału Konstytucyjnego. Nie dostrzega tego, że Kaczyński zrobił babkę, która gotuje mu obiadki
niedzielne swoje odkrycie towarzyskie, przeciętną sędzię zrobił prezesem Trybunału, że łamie wszystkie normy, że próbuje ustalać wyroki sądowe. On zaprasza do siebie tych gości i nie traktuje ich tak jak Moniki Jaruzelskiej, traktuje ich tak jak normalnych ludzi, którzy mają jakieś normalne poglądy i wyrzuca tą dyktaturę, którą buduje tutaj Jarosław Kaczyński, wyrzuca ją poza kontekst. Na pewno jest osobiście zainteresowany finansowo, bo jeżeli ktoś na przykład zaczyna funkcjonować w obrębie spółek Skarbu Państwa, kiedy jakaś opcja polityczna dochodzi do władzy, to jest oczywiste, że te spółki oferują mu lepsze warunki niż oferuje mu rynek. Bo to jest bardzo prosto. I te właśnie takie strojenie się w rolę, że to ja jestem tym człowiekiem, który zarobił sobie na karierę własnymi umiejętnościami, a ty, to jest do Jaruzelskiej, że jesteś człowiekiem, który... I tam była też taka właśnie zabawna scena w tym czasie Hyde Parku, bo on rzucił tekstem odnośnie książek Jaruzelskiej, sugerując, że je przeczytał i ona tam dużo poukrywała, dostał sprawdzam i się okazało, że on tych książek nie czytał. No też żałosne, dosyć zresztą typowe dla Mazurka, który jest bardzo, powiem w ten sposób delikatnie mówiąc, aroganckim człowiekiem i butnym i po prostu uważa, że wiele tekstów nie jest godnych tego, żeby ich przeczytać, ale to był właśnie taki typowy przykład, czyli blef obliczony na to, że ktoś go nie sprawdzi, nie zapyta, no dobrze, jak ukrywał, miałam coś ukryć w tym, to, bo takie pytanie dostał, to co ukryłam? No i się okazało, że Mazurek nie był w stanie nic powiedzieć, ponieważ był to po prostu standardowe pytanko, że na pewno coś zostało ukryte. Natomiast hipokryzja razi właśnie dlatego, że czym innym było skakanie po Jaruzelskim w latach 90., 2000, w latach XXI wieku. Ja bynajmniej nie jestem miłym recenzentem i fanem Wojciecha Jaruzelskiego, natomiast czym, jak powiedzieć, charakterystyczne jest to, że ci, którzy jak Michnik mieli odwagę postawić się generałowi w latach 80., 70., mieli inne relacje w latach 90. w XXI wieku niż właśnie ci odwrotnie. Ci, którzy właśnie byli najgłośniejsi, najbardziej żądni krwi i zemsty, to byli również ci, którzy w latach 80., 70. po prostu siedzieli jak myszy podmiotu. Jak ja dzisiaj patrzę, jaką lubością próbuję w XXI wieku, w trzeciej dekadzie rozliczać nieżyjącego już dyktatora Robert Mazurek, kiedy mu się rodzi dyktatura pod bokiem, którą po prostu ignoruje, którą nie dostrzega, od której bierze w Państwowym Radiu pieniądze. I mało tego, doskonale zdaje sobie sprawę, z kim ma, bo to bardzo inteligentny człowiek, leniwy, acz inteligentny, cyniczny. I tej nieuczciwości, której tamci, tej niegodziwości, którą oni popełniają, bo przecież na przykład taki Mazurek to widzi, co się dzieje, na przykład co próbowali zrobić z Giertychem i on milczy. On nie zajmie stanowiska. Wręcz przeciwnie, zdarzały mu się tam wypowiedzi sugerujące, że należy na tą sprawę inaczej spojrzeć, chociaż jej nie zna, nie, w ogóle nie wie, o czym w tym jest mowa, nie chce jej poznać. I tak, drodzy Państwo, jeszcze tak na koniec jeszcze powiem, jakie on usługi jeszcze świadczył dla tego salonu. On na przykład robił taką długofalową kampanię deprecjonowania wyborców Platformy Obywatelskiej. To on był jednym z tych, którzy kolportowali, być może nawet wymyślili, pogardliwe określenie elektoratu Platformy jako lemingi, symbol bezmózgich, korporacyjnych amatorów, kawusi, iPhone'ów, mieszkających w znacznej reprezentacji w miasteczku, w dzielnicy Wilanów w Warszawie. I oni właśnie
z tego środowiska, ale przede wszystkim właśnie Mazurek, forsował właśnie tych lemingów, lemingów, lemingów. To było właśnie to pogardliwe określenie, no bo remingi odrzucały Jarosława Kaczyńskiego, którego, jak widać, bo próżno szukać takiej dociekliwości Roberta Mazurka w zakresie Jarosława Kaczyńskiego. Skąd się na przykład u Jarosława Kaczyńskiego wzięło mieszkanie w rodzinie w Warszawie po wojnie, gdzie w ogóle znalezienie jakiegoś lokum, które nie należało dzielić z kilkoma rodzinami, było już cudem, a tutaj młodzi AK-owcy zaraz po ślubie dostali mieszkanie w zburzonej Warszawie. No tutaj dociekliwość Roberta Mazurka jest żadna. Mimo że mowa jest o człowieku, który aspiruje do rządzenia, rządzi faktycznie Polską jako jeden z najbardziej wpływowych polityków obecnie. Ale pan Robert Mazurek uważa, że odwagą jest znęcanie się nad, bądź co bądź, już martwym byłym dyktatorem. Szanowni Państwo, jeżeli się podobało, to proszę tradycyjnie o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Ja zapraszam na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Jest to portal, obiecuję, najbardziej antypisowski w polskim internecie. A Państwu polecam numer magazynu Historia Ekspert, Prorocza Rusofobia. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i autorem tekstów. Prorocza Rusofobia. Dlaczego warto być antyrosyjskim?